ci zawodzi. Czarna mańka odrzekła. Ta ma wyrwali z mamra przed limką, bo bina telka sfontowała, gdzie szwicują. Takie brzydkie słowa w ustach, jaśny panie. To ja nic nie rozumiem. To żargon złodziejski, tak złodzieje rozmawiają. Sztamaci to chłopcy, wyrwali to znaczy uciekli, a z mamra to z więzienia. Widzi Jan, ja muszę studiować ten żargon złodziejski, żeby moja powieść była z życia. Ale idźmy dalej, nie się słuchać. Tymczasem w gabinecie leżał trup bankiera. Proszę panienki, ja doprawdy też nie pan prosi panienkę. Nie mam teraz czasu dla tatusia. Zaraz, na czym myśmy to stanęli? Aha, w gabinecie leżał trup bankiera. Niech Jan posłucha, jaka to ciekawa zagadka kryminalna. To trzeba dokładnie objaśnić. Przypuśćmy, że Jan jest w tej chwili trupem bankiera. Kto Jana zabił, nie wiadomo. Na razie, bo pokój był zamknięty, a w drugim pokoju... Zaraz, zrobimy plan. Tu jest nasz dwór Witowo. Tu droga prowadzi do kości klapek. Tu jest gabinet. I daty są ważne. Przypuśćmy, w czwartek. Tu ma się odbyć Jucht Spilungen, czyli krajem. A tutaj Jan. Niech Jan cię kładzie. Jan jest trupem bankiera, ale niech Jan cię kładzie. Ależ panienko. Cicho! Trup nie mówi, trup może tylko słuchać. Nagle do pokoju zakrada się groźny bandyta. Staje w drzwiach, wzrok dziki, oblędny, wyciąga ręce i woła. Ireno! Nie, babciu, on woła Granda! Irena, co to znaczy, Janie? To nie jest Jan, to jest trup bankiera. A papciu jest włamywaczem i właśnie przyknajał z wytrychem na juchtę. Jurka, Jurko! Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Janie, niech Jan w tej chwili spanie. Jan nie słyszy, że ktoś przyjechał. Prędzej, ruszaj się, Janda! Co to jest? Papciu mi wszystko psuje. Ja sobie tego nie życzę. Rozumiesz? Nie będziesz ze mnie bandyty robiła. Wstyd, hańba. I to dorosła panna na wydaniu. A co sobie baron Dobkiewicz pomyśli, co? Dosyć mam już tego pisania. Dosyć mam tego złodziejskiego gadania. Babciu się nie zna na literaturze. I nie chce się znać. Irka? To się musi skończyć, to się musi skończyć, bo ja ci tak zaświrkuję, tak urkuję, taką ci juchtę z filingiem. Już mnie ta zaraza ogarnęła. Serwus knajaku. Przepraszam, panego pana. Moje uszanowanie. Pan z Warszawy. A, przywiozłem coś do chińskiej kwestii. Nie, no doprawdy, dziękuję. Ferada, co? Właśnie. Panie, do żywości. No, cudowno. 14 wiek. Dziękuję serdecznie, dziękuję za to. No za tę niespodziankę. Ciągle mogę sobie przynieść niespodzianka. No waza. Tak, prawda. Zupełnie zapomniałem, że już sobie przypomniałem. Pan mnie czasami zawodzi. Nic nie szkodzi. Roztargnienie świadczy o wielkiej inteligencji. A pięknie. Cóż to? Żeby zapamiętać tę piękną sentencję, którą pan powiedział. O, pan nie wzrusza. Ja nie. Ja nie muszę zawiadomić panienkę, że przyjechał. Miki, jeśli pan prosi, pan baron Dobkiewicz przyjechał. Nie ma czasu. Janie, proszę mi powiedzieć, ale czy Jan siedział kiedy w więzieniu? Ja? Skądże? Nigdy. Szkoda. Ja tam nie żałuję. Niestety, Jan nie ma w sobie nic zbrodniczego. Mam nadzieję. A może Jan zna kogoś, kto siedział w więzieniu? Muszę z takim kimś być. To mi jest potrzebne do mojej powieści. Ja... Czy tu w okolicy nie ma jakiegoś więzienia? Więzienia nie ma, jest należne. Przepraszam. Nie. My krawaków do sprzedania. No. No więc chciałbym, żeby pan ktoś... No więc? Bardzo ładny, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Proszę. Tak, naturalnie, do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza. Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, proszę. A groszki? Groszki też są. Czka? Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam.
Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską szarpany. Cały świat się nie sprzedaż ani jednego krawata. Tak się przydaje. Proszę, tylko dubne krawaty za gotówkę i na raty. Ci się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, towe i zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. To raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żebyś je umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago, nago, figą, pagą, repetiu. Śnia, proszę, proszę, brać do miodu, Tak się daje, a nie przepraszam, pomorski przepraszam i proszę mnie. Brawo, brawo, jestem zachwycony. Tak, teraz widzę, że handlu to talentu nie mam. Być fachowcem, proszę pana, a pan z jakiego fachu? Edukowany handlowiec. Handlowiec, a krawata głupiego nie umiem sprzedać. Uczyłem się, akademię skończyłem. To pański błąd. Żebyś pan nie skończył, to pan krawacik umiał sprzedać. A pan dzisiaj dużo krawatów sprzedał? Tyle, co i pan. No widzi pan... No pani okolica straszna. No kto tu krawat kupi? Zobacz pan. No to... Panie, chodź na pana. Co? To u pana tak źle? Ach. To pan ma częściej apetyt do obiadu niż obiad do apetytu. Coś w tym... Bez ner, kolego. Siadaj pan, to zbinujemy. Żeby tak spółkę. Pan ze mną? No, ja z panem, czy pan ze mną? No. Bo ja wiem. Tasiu, Robert. Bertram! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko bez nerw, dobrze? Byś pan wiedział, że nie bogactwo daje szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki, czekaj, z biciem mordy. Za co? Czekaj, do pucu. Aha, pójdę. No. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... Ja dziecko, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie wpyt. O, a ja klepię. Teraz aha. Raz i pan klepie, ja pana pysk. I teraz prędzej. Raz pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa. O, wygląda jakbyśmy się bili, a nic. Każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny. Nie ma z kim posmucić, ani pośmiać nie ma z kim. Wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko, bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. By dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty. Jestem bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, zabiorą ukradną. Forsa płynie, forsa ginie, choćbyś pomny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Szczur, zajrzy od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu miał kaka. A to się trzyma to, a tym się już patrzy. Kiedyś miałem. Byłem lucznikiem prawdziwym. W wielkim więzieniu. To były czasy. Tam mnie 50 osób. Ja dyrygowałem, a oni śpiewali. Kuralu czy nie żal. Odchodzi od strony ojczysty. To był chór. To byli złodzieje, proszę panią nadzieję. Dzisiejsze dzieci kompozycję nie znają.
weselisko ma, nie widzę. No co, gadać pan nie umiesz, to zagrać chociaż. Czołem, bokiem. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, życia długiego. A wy tu ceguj. Co? No właśnie mamy piękne krawaty, tanie, dwabne, tak jest, dobrze tu. U nas dzisiaj weselisko. No to zaczynamy, na co czekamy, siu? No a może jakiś krawaczyk dla mnie poszła, wol pędzaki. Nie bój nic, kolego, bez nerw, będziesz ja. Siu. Dobrze? Te porywa naprawdę. Żaden porządny złodziej nie będzie chciał siedzieć. Panie, trzymać o interes. No, no, no. Nie. Różniejsze złodzieje siedziały. Tak? Gwantuję, że nie byli zadowoleni? Niby taki frajer, jaka to na głowa. Ja co? Takie życie złodziejskie. Ciekawe. Ale ciężkie. Szkoda pani dla takiego fachu. Pani jeszcze taka młodocha. Zacząć. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? Boi się pani? Nie. Skąd znowu? Zawołam tylko do tego, żeby mnie przeniósł do innej celi. Nie słyszę. Pan wyszedł. No i co teraz będzie? Zaczekamy na niego. A tymczasem opowiem pani jeszcze historię. O jaką pani lubi. O dziwnym. Ale o takim innym dziwnym złodzieju. Zakochany złodziej. Ten zakochany skradał niebieskie miast. Ramował słońce. A wszystko Romanerce skraść. Nie mógł zrady dać. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Lubi damie serce grać, tarcza być idiotą, twardą szaty kasać. To ruch inaczej, bezer, bo tak ja. Czytacie i dama serca, gorzej kraść na kochach, a mi ja. Z mocnego robi się słabiuli, głupiut jak mój. Wody złodzi promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i się miało szedł przesiad. Aż odknął się miło, aż dlatego, że chciał serce skraść. Tak i fakt.
Bardzo ładnie śpiewacie. Prawda? Zrobimy chórę. Kawki, kawki są jeszcze. Teraz, proszę panu, mamy sobie to. Chóra dzieci nie zdaje. Dobra. Dobra. No to uwaga. Cztery. Ja dopiero. O, przepraszam panu bardzo. Aha, teraz panowie mi wybaczą, że zostawię was. A my na chwilę to już tak. Paragrafka, że przepraszam bardzo, proszę. Dla myślenia. Ja byli cierpliwi. Ach, tak ona miała pięknie. No co widziałem przed szparę zbycia złodziejska urok. Per, mój kochany. Ach, szkoda cię. Słuchaj, ona zgubiła jakąś kawę. Poczekaj, tutaj jest. Gdzie? Daj, no daj mi rękę na chwilę. No poczekaj, no bo nie mogę. No, poczekaj, tutaj nie ma. To też to teraz poczekaj. O, jest. Krędy. Masz, to zgubiłem. Czekaj, no. Nic nie rozumiem. Czekaj, jucht z filungiem. Tak, ona ciągle do mnie tak mówiła. Filungiem. Filung z juchtem. Skarba jedyna, tak? Nie? No pewnie, z filungiem to znaczy kradzież z włamaniem. Niemożliwe. No jak to, patrz, czwartek, znaczy wszystko się zgadza, to dzisiaj. No więc co z tego? No ona dzisiaj roboty miała, no. Niemożliwe. Słuchaj, musimy stąd uciekać. Siadaj, coś ci tu, czy co? Nie, słuchaj, musimy stąd uciekać. Ja nie puszczę do tego, żeby ona kradła. Ja nie chcę, żeby ona kradła. Nie, romans na tle osnuta. Pierwsza, lepsza złodziejka. Czy ja mówię lepiej? Jest moim wspólnikiem? No wiadomo. To musisz mi... Proszę śledzić w hoteli. Zaraz tej kapicji, dopiero teraz jestem przy głosie. Rado, ty ci nie zła! Cicho! Co? Nie mam dzisiaj czasu więcej. Tak? Muszę jej szukać. Tak? Jazda do celi. No to chodźmy. Tak. Będzie. Co robisz? Patrz. Słuchaj, ja za wszelką cenę muszę się stąd wydać. Spokój się, to mnie złapą. Słuchaj, ja to wylamuję kraty. Ja stymuluję całą cenę tutaj. Kolego, przestań. Zobaczę przez ciebie nas stąd wyleją, to myśl go, frajer. Źle ci tu, czy co? Lepiej ci nie będzie. Uciekać mu się zachciało. Jeszcze głowy nie upadły. Ty! Nie chcę! Uspokój! Co się dzieje? Idź, chodu! Ani mi się śmieje, na głowę nie upadły. No, albo... Andrzej! Uciekli mi! Ja was nauczę! Ja wam pokażę! Ja was nauczę! Pan mi ciśnieje! Ciuciu, babkę się będą ze mną bawić! Pan złodzieje, pan mi ciśnieje! Chodź! Pan złodzieje! Co wy się panego będziecie ze mną bawić? Ej, się bali! No, trzeba być. Teraz. Poczekajcie na mnie, a ja ten. Idę do kasy i zadam bilet. A, serwus Mikołaj! 32 bilety wycieczkowe do Warszawy. Proszę uprzejmie. Pan łasko. Proszę. Do pociągu. Przecież spóźnijcie, no przecież pociąg zaraz dojdzie. Nie możesz. Już. Do pociągu pójdziecie. Proszę. Widzę. A medzi? Nie. A, no to wszyscy są. Nie. No to chwała Boga. Panie profesorze, mogę być... Jedzie! Czego się śmieje, jedzie? Patrz. Dała mu pan... No to co? Co, to usypiaczka kolejowa? Musimy zobaczyć, co się ze starym dzieje. Chodźmy. Muszę na chwilę wrócić do przedziału. Niech pana mnie zaczeka w wagonie restauracyjnym. Zaraz tam przyjdę, dobrze? Proszę bardzo, proszę. Czujesz? Dym. A jeszcze co? Nic. O, zgadza się. Widzisz, to nic, to jest ludzie. Tak, żeby nie można było poznać. Czemu panowie sobie tu życzą? My sobie wszystkiego najlepszego. Przeszkodziliśmy, no. Proszę stąd wyjść. Aha.
żeby pani tutaj sama została z tym śpiącym królewiczem, tak? My też mamy do niego interes. Siadaj, Robert, pogadamy. Cicho, muszę pójść. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Musicie świsnąć. Ta dość konkurencyjna? Może wolałby pan ją sam zabrać, tak? Wolałbym. Podoba się panu? Owszem. Wobec tego może pan dostać z niej papierosa. Proszę. Papierosa, nie papierośnicę. Proszę. A papierośnica zostanie przy mnie. Nie wiadomo. Proszę. Co ta wariata nie nas za frajerów ma? Się kolego. Masz teraz co innego do zera. A czas pomyśleć o urlopie. Po co? Po co? Żeby się zastanowić, czy nie dosyć takiego... Proszę o bilety. Proszę bardzo. A panu bilety? My mamy bilety w przedziale. W przedziale mamy bilety. No to ja pójdę z panami. Proszę. Proszę. Tak jest. A teraz papierośnica. Gdzie jest moja papierośnica? Gdzie jest panna Irena? No przecież wyszła. Z kim? No z panem. Dokąd? Do wagonu restauracyjnego. Kto? No Irena. Panna Irena. Aha. Czego papcia szuka? Papierośnicy. Gdzieś mi się papierośnica. Ja teraz mam ją przy sobie. Powiedziała. Ukradł. Co ty mówisz? Papierośnicę ukradziono. Proszę pana, gdzie są ci dwaj, których pan zatrzymał? Uciekli mi, wyskoczyli z pociągu. Nie mieli biletu. Tego się po nim nie spodziewałam. Zaraz, zaraz, ledwie człowiek do tej Warszawy przyjechał, już mu żyć nie daje. To głucha ciotka, tęskniła się za panem Janem. Na wsi przynajmniej człowiek trochę od niej odpoczął. Zaraz, zaraz! Niech panna Marysia to dokończy. Słyszę, proszę, jaśnie pan. Nareszcie. Chcę tu na śniadanie. Jaśnie pan przy swojej porcelanie się krząta. Co? Pokoje sprząta? Ale ja nie pytam o Jana, tylko o pana. No co to, Jan coraz gorzej słyszy. Pan jest przy porcelanie. Ano właśnie, na śniadanie. No, nareszcie Jan usłyszał. Jan powinien się leczyć, bo to niedobrze tak nic nie słyszeć. O, bardzo niedobrze. To wszystko zakurzone, takie to wszystko zaniedbane. Jak mnie tu nie ma, ta twoja ciocia to paluszkiem nie tnie nawet. Boi się, żeby sobie rączkę wody. Iruś, ej, kochanie, ten wagon to tam w rogu stoi. Sam muszę pracować, sam. No daj. Daj tu ruch na mule. Iruś, czemuś tu taka smutno? Taki pyszczek smutny, no. Dziecino moja, wita skradziona papierośnica? Tak, bardzo się zawiodłam. Myślałam, że między złodziejami są też porządni ludzie. Nie, to tylko w powieściach, zwłaszcza w twoich. Ale w życiu to złodzieje przeważnie kradną. Nie będę pisała tej powieści. Straciłam do niej serce i do złodziei także. Brawo, brawo, Jezus, brawo, nareszcie zmądrzałaś. No pozwól, niech moje cię podstawi. Moje uszanowanie, niech cię pod... A, pan baron. Pan jakże się cieszy. O, jakże się cieszy. Dopiero ja. Panie baronie, jestem taki szyjny. Muszę być ściskany. Panie baronie, to już prezent dla mnie, panie baronie. Jakieś brawo, on mnie bzuje, panie baronie. No wciąż zędowam. Jak was będę obok taki. Niespodzianka, Mire. Bilet do teatru na dziś wieczór. A, ma nadzieję, to odmówisz, pan baron, prawda? Warchań, panie baronie. Najpiękniejszy śpiew. Skapatica wzięła mój trzem. No państwo nie mówią. Ciekawe, co. A ty placha na wagonie wisiał obok placza papy? Jak? Raźny zły. Nie, baronie, rozmyśliłam się. Nie idę do teatru. Wracam do poczty. Tak nie zbieram. Zbadam spać. No nie gniewaj, gniewaj się, papeczku. Nie będziesz dumny ze swojej córki znanej powieści o Sarti? Nie będę. Chcę papkę nauczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, dwa.
złodziejskimi kawałami rozpakujesz jutro do warsztatu. Ja już pisałem do ciotki, że... Nie, to się wściec można, to się... Mandaryn Ching Chang Chung, bo chcę przez to powiedzieć, że wita słońce, słońca tego domu. Słońce, skąd ja mam słońce, słońca? Nie, on ma na myśli gospodarza. A, tak to właśnie ja jestem słońcem, tak miałem być gospodarzem tego domu. Ciąg, pąk, ciąg, pąk, ciąg, 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 fu, fu. Tak, nie tyle fu, fu, ile wu, wu. A ja tak nie rozumiem. Ja to w tej chwili przetłumaczę. Otóż mandaryn Ching Chang Chung przywozi najserdeczniejsze pozdrowienia od mandaryna wu, wu. Mandaryna wu, tak wu, mojego serdecznego przyjaciela. Mandaryn Ching Chang chce zaznaczyć, że jest zbyt marnym robakiem, że nie jest nawet godzien ucałować stopy. No cóż ty ze mnie robaka robisz? Każesz mu stopy całować. Dam w pysk. Pysk? To mandaryn mówi po polsku. Nie, skutk mandaryn, owszem, nauczyłem go troszeczkę po polsku, także... To bardzo się cieszę, bardzo mi miło witać przyjaciół, mojego serdecznego przyjaciela. Nam również. Proszę panu, no panie mandarynie, panie sekretarzu, panie doktorze, bardzo proszę. Pozwól, moja droga, jego ekscelencja mandaryn Ching Chung Tang, a ty jego skarż pan doktor Bertrand. Tak, to jest mandaryn Ching Chang mówi, że jest marnym robakiem. To jest, tak jest, właśnie marnym robakiem i w charakterze takiego robaka ma zaszczyt powitać piękny kwiat lotosu. O! Co ci panowie mówią? Mówi, że jesteś kwiatem lotosu. Lotos, kwiat, kwiana. Nie zblad, tylko kwiat. Kwiat, rozumiesz? Ach, tak. No, witam panów. Witam, proszę, dajcie. A, nie, przepraszam, dla tak miłego chińskiego gościa. Ja mam specjalnie chiński... Ja... Wygodnie? Stawiam panu w towarzystwie. Żółty jak tryna. Nie, jest blad, tylko kwiat. Kwiat, rozumiem. Kwiat lotosu mieć piękna brylanta. A, tak, to na szyjnik pan. Skąd ja pana znam? Wie pan, mam krótką pamięć i ledwo zdążę coś pamiętać, zaraz zapominam.
O czym to ja mówię? Czy pan się myli? Tak, mylę. Dlaczego się mylę? Niestety, nie mogła przecież związać swego życia z życiem złodzieja. Iruś, Ireczko, ty znowu piszesz, a tam się czekają. Jeszcze tylko ten rozdział skończę, babciu. Irena, wyobraź sobie, przyjechał Chińczyk. Nic będę go zapatrzył. Ta powieść rozwija mi się coraz więcej. Stanęłam przez bardzo trudne problemy. Irena, nie kompromituj mnie. Chińczyk przyjechał. Za panu ciaczy. Nika? Co? A, tak, guzika, tak. Jak lotosu uważać na brylanta? A co wysokość interesuje mój naszyjnik? Tu złodzieja. Ja nie rozumiem po ślicy. Ciao, pan. Już nie, no. Już sobie przypomniałem, że pana skończy znam, tylko zapomniałem skąd. W Bombaju, panie. Oczywiście w Bombaju. Dziwne. Nigdy tam nie byłem. Brylanty są bezpieczne. Dobremu panu szlap. Komu? Nie? Skąd się znowu? Bardzo mi wesoło jest, ale... Przepraszam. Po prostu. Wasza ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię. Córka. Jak to, ona jest pańską córką? Bertrand! Bertrand! Nie rozumiem, pan mówi po polsku? No pewnie, że po polsku, a co po chińsku będę do pana gadał? Aaaa! Gdzie moja kolia? Moja kolia! Ukradli mi kolię! Oni ukradli mi frak! Ale nie... Jaśnie pana, sekretarz Mandaryna wręczył mi tę paczkę i prosił, żebym ją trzymał aż do końca bań. Co razie? Czekajcie. Ale ja rozumiem. Obawiał się, że ja ukradnę. Tak. Zadrwiła sobie z nas. Bogata panna. Bez nerw, kolego. Synek nie mówił, że panowie mają do mnie jakiś interes. A tak, bo wyjeżdżamy. Tak. Na letnisko, do pensjonatu. Kochani, wróciliście!
Tak, właśnie, właśnie bardzo przepraszamy pana za nasze ucieczkę. Tak, resztę z przyjemnością odczytam. Nie, już nie potrzeba. Prawdziwy złodziej już dawno siedzi zamknięty. A to źle, to bardzo... Nerw, kolego, chwileczka. A przecież za ucieczkę należy się od siatka. Naturalnie. Może się i należy. A na pewno. Może jest taki paragraf. Na pewno. No to posiedzicie, a ja zrobię konferencję z wójtem. Góralu, szanowanie. Pan z Warszawy. A, przywiozłem coś do chińskiej kwestii. Nie, no doprawdy, dziękuję. Ferana, co? Właśnie. Panie, do możliwości. No, cudowno. 14 wiek. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Za co? No za tę niespodziankę. Ciąg mogę sobie przymietka niespodzianka. No waza, waza! Tak, prawda. Zupełnie zapomniałem, że już sobie przypomniałem. Pan mnie czasami zawodzi. Nic nie szkodzi. Roztargnienie świadczy o wielkiej inteligencji. A, pięknie. Cóż to? Żeby zapamiętać tę piękną sentencję, którą pan powiedział. Pan nie wzrusza. Ja nie. Ja muszę zawiadomić panienkę, że przyjechał. Widzi, jeśli pan prosi, pan baron Dobkiewicz przyjechał. Nie ma czasu. Janie, proszę mi powiedzieć, ale czy Jan siedział kiedy w więzieniu? Ja? Skądże? Nigdy. Woda. Ja tam nie żałuję. Niestety, ja nie mam w sobie nic zbrodniczego. Mam nadzieję. A może Jan zna kogoś, kto siedział w więzieniu? Muszę z takim kimś być, to mi jest potrzebne do mojej powieści. Ja... Czy tu w okolicy nie ma jakiegoś więzienia? Więzienia nie ma, jest nareszt. Przepraszam. Nie. Ten krawatuj do sprzedania. No. No więc chciałbym, żeby pan coś... No więc? Bardzo ładny, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Proszę. Tak, naturalnie do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza. Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, tak, proszę. A groszki? Groszki też są. Kuleczka? Kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam. Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską szarpany. Cały świat się nie sprzedaż ani jednego krawata. Tak się przydaje. Proszę, tylko dubne krawaty za gotówkę i na raty. Ci się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, to wy zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. To raz taki krawacik założy, nie bym chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żebyś je umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago na go, figą, fagą, repetiu. Śnia, proszę brać do miodu. Tak się daje, a nie przepraszam, pomorski przepraszam i proszę. Brawo, jestem zachwycony.
Tak, teraz widzę, że handlu to talentu nie mam. Być fachowcem, proszę pana, a pan z jakiego fachu? Edukowany handlowiec. Handlowiec. A krawata głupiego nie umiem sprzedać. Uczyłem się, akademię skończyłem. To pański błąd. Żebyś pan nie skończył, to pan krawacik umiał sprzedać. A pan dzisiaj dużo krawatów sprzedał? Tyle, co i pan. No widzi pan... No panie, okolica straszna. No kto tu krawat kupi? Zobacz pan. No to... Panie, chodź na pana. Co? To u pana tak źle? Ach. To pan ma częściej apetyt do obiadu niż obiad do apetytu. Coś w tym... Bez nerw, kolego. Siadaj pan, coś winujemy. Żeby tak spółkę. Pan ze mną? No, ja z panem, czy pan ze mną? No, bo ja wiem. Stasiu, Robert. Bertram. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko bez nerw, dobrze? Byś pan wiedział, że nie bogactwo daje szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki, czekaj, z biciem mordy. Za co? Czy to do pucu. Aha, pójdę. Do pucu, no. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... Ja dziecko, czekaj, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie w pyt. O, a ja klepię. Teraz aha. Raz i pan klepie, ja pana w pyt. I teraz prędzej. Raz, pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa. A, wygląda jakbyśmy się bili, a nie. Każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny. Nie ma z kim posmucić, ani pośmiać nie ma z kim. Wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko, bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. Dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty. Jestem bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, zabiorą. Ukradną, forsa płynie, forsa ginie, choćbyś onny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Szczur, tajże od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu miał kaka. Dyrygowałem, a oni śpiewali. Kuralu ci nie żal odchodzić od strony ojczysty. To był chór, to byli złodzieje, proszę panią nadzieję. Czekam. Dzisiejsze dzień się na pozycję nie znają. A wy tu ceguj, co? Właśnie mamy piękne krawaty, tanie, dwabne, tak jest, dobrze tu. U nas dzisiaj weselisko. No to zaczynamy, na co czekamy, siu? No może jakiś krawaty? Oczyk na mnie posza, wol pędzaki. Nie bój nic, kolego, bez nerw, będziesz ja. Siu. Jako!
dalej. Coś najlepszego. My z pamięci panny młody. Młodego. Tak. Perfekt dla panny młodej. Dawaj. Podłoga dla hej. Znałbym się łodzi. Aha, znowu ją kocha. Cześć moją. Braci, mieli to gdzie? Zabrali przyodziewek z choborymi. A na to zimknie. Ale właściwie z czego to zachała ty? Tak, ja proszę o przypokój. Dobrze? Te porywa naprawdę. Żaden porządny złodziej nie będzie chciał siedzieć. Panie, trzeba o interes. No, no, no. Nie. Późniejsze złodzieje siedziały. Tak? Gwantuję, że nie byli zadowoleni? Niby taki frajer, jaka ona głowa. Ja co? Sam jeden! Sam jeden! Takie życie złodziejskie. Ciekawe. Ale ciężkie. Szkoda pani dla takiego fachu. Pani jeszcze taka młoda. Zacząć. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? Boi się pani? Nie, skąd znowu? Zawołam tylko do tego, żeby mnie przeniósł do innej celi. Nie wy... Pan wyszedł. No i co teraz będzie? Zaczekamy na niego. A tymczasem opowiem pani jeszcze historię. O jaką pani lubi. O dziwnym. Ale o takim innym dziwnym złodzieju. Zakochany złodziej. Ten zakochany skradał nieboskie miast, rabował Słońsk, a wszystko Romawerce skraść, nie mógł zrady dać. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był, lub damie serce grać. Farcza być idiotą, fardą czas wykasać, to rusz inaczej, ber, bo tak ja. I ta ma serca, gorzej kraść na kochach, a ja. Z mocnego robi się słabiuli, głupiuli, jak mówią. Wody złodzi promienie słońcu kradł i nie bał się niczem, i śmiało szedł przesiad, aż odknął się mił. Dlatego, że chciał serce skraść. Tak? I fakt. Bardzo ładnie śpiewacie, prawda? Zrobimy chórę. Kawki, kawki zrób jeszcze. Teraz, proszę panów, mamy sobie to. Chóra dzieci nie zdaje. Dobra, trochę. Na to uwaga. Cztery. Ja dopiero, o przepraszam panu bardzo, aha, teraz panowie mi wybaczą, że zostawię was. A my na chwilę to już tak, paragrafka, że przepraszam. Wali z mamra przed Lipką, bobina tylko spontowała, gdzie szwicują.
takie brzydkie słowa w ustach jaśnie panienki? To ja nic nie rozumiem. To żargon złodziejski, tak złodzieje rozmawiają. Sztamaci to chłopcy, wyrwali to znaczy uciekli, a zmamra to z więzienia. Widzi Jan, ja muszę studiować ten żargon złodziejski, żeby moja powieść była z życia. Ale jedźmy dalej, nie się słucha. Tymczasem w gabinecie leżał trup bankiera. Proszę panienki, ja doprawdy też nie pan prosi panienkę. Nie mam teraz czasu dla tatusia. Zaraz, na czym myśmy to stanęli? Aha, w gabinecie leżał trup bankiera. Niech Jan posłucha, jaka to ciekawa zagadka kryminalna. To trzeba dokładnie objaśnić. Przypuśćmy, że Jan jest w tej chwili trupem bankiera. Kto Jana zabił, nie wiadomo, na razie, bo pokój był zamknięty, a w drugim pokoju... Zaraz, zrobimy plan. Tu jest nasz dwór Witowo. Tu droga prowadzi do kości Klapek. Tu jest gabinet. I daty są ważne. Przypuśćmy czwartek. Tu ma się odbyć Jucht Jürgen, czyli krajem. A tutaj Jan. Niech Jan cię kładzie. Jan jest trupem bankiera, ale niech Jan cię kładzie. Ależ panienko. Cicho! Trup nie mówi, trup może tylko słuchać. Nagle do pokoju zakrada się groźny bandyta. Staje w drzwiach, wzrok dziki, oblędny, wyciąga ręce i woła. Ireno! Nie, babciu, on woła Granda! Irena, co to znaczy, Janie? To nie jest Jan, to jest trup bankiera. A babciu jest wlany baczem i właśnie przyknajał z wytrychem na jucht. Jurka, Jurko! Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Janie, niech Jan w tej chwili spanie. Jan nie słyszy, że ktoś przyjechał. Prędzej, ruszaj się, Janda! Co to jest? Babciu mi wszystko psuje. Ja sobie tego nie życzę, rozumiesz? Nie będziesz ze mnie bandyty robiła. Wstyd, hańba. I to dorosła panna na wydaniu. A to sobie baron Dobkiewicz pomyśli, co? Dosyć mam już tego pisania. Dosyć mam tego złodziejskiego gadania. Babciu się nie zna na literaturze. I nie chce się znać. Jurka? To się musi skończyć, to się musi skończyć, bo ja cię tak zaświerkuję, tak kuję, taką ci juchtę z filingiem. Już mnie ta zaraza ogarnęła. Zerwus knajaku. Przepraszam, panie.